Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wraz z Jagiem i naszymi kochanymi kitkoksami z serwera kidowise.pl zagramy w Simon Movie. Kto popełni błąd, ten odpada widzowie. Mam nadzieję, że znacie zasady konkurencji Simon Movie. Naszym kitkoksom już to wytłumaczyłem. Siema Jagieł. Witam, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jagieł, powiedz nam, co trzeba zrobić, żeby być prawdziwym widzem? Mieć kitkoks plusa. Aha, no tak, ale na YouTubie. Aha, to żeby subskrybować kanał. A, otóż to, oczywiście widzowie, wbijajcie w opis, ponieważ tam są linki do wszystkich moich kanałów i oczywiście do naszego wspólnego kanału z Jagiem, czyli Zero Smaku. Serdecznie zapraszam. Dobra, słuchajcie, kitkoks plusy, witam was serdecznie na tym odcinku. Dziś macie proste zadanie. Musicie po prostu robić to, co powie wam Simon. Ale jeżeli powie wam to ktoś inny, na przykład Jagieł, no to wtedy się to nie liczy. I ogólnie tak, jeżeli Jagieł powie Simon mówi skakać, to wtedy musicie skakać. Ale jeżeli Jagieł też powie skaczcie, no to odpadacie, jeżeli ktoś podskoczy. Czyli polecenia mogę wydawać i ja, i Jagieł, tylko jeżeli użyjemy tego, że Simon mówi, wiecie o co chodzi, coś tam, no to wtedy się to liczy. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jest tutaj oczywiście 6 graczy. Jeden gracz z was wygra Mystery Boxa. Zrobimy coś takiego. Gramy pierwszą rundę. Jeżeli ta pierwsza runda pójdzie nam bardzo szybko i ktoś szybko odpadnie, zagramy drugą rundę i później zrobimy finał pomiędzy osobami, pomiędzy osobą, która wygrała w pierwszej rundzie i w drugiej. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe. Jagieł, gdzie ty jesteś? Już, poczekaj, bo jeszcze jest jeden uczestnik, którego wywaliło. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, to możesz go tam wpuścić. Bo no, już znamy, gdzie jest. A dobra, już idzie? Już jest. Tak, tak, idzie, idzie. Biegnie, biegnie. O, miseczka. No dobra. A coś tak czułem, że jakoś tak za cicho jest. No dobra. Się ona wpadła. No, tu masz wyjście. Dobra, jest, wychodzi. Dobra, uwaga. Proszę miseczka ustawić się tutaj z wszystkimi do szeregu i rozpoczynamy, prawda, tą cudowną rozgrywkę. A więc zacznijmy od prostego polecenia, które myślę, że będzie dla was normalne. Proszę się przestać ruszać, bo jak teraz coś zrobi fałszywy ruch, to odpada. Uwaga. Simon mówi, kucni. No. No, 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 dobra, flamingowo było, jakby najwolniej była podjęta decyzja, ale na razie jeszcze nie będziemy patrzeć na to, jak to było timingowo. Dobra, Simon mówi... O, miseczka! Co to było? Nie, myślałam, że już koniec, dobra, dobra, nieważne, ja nie wiem, jak to grać. Widzowie, przegrałam, trudno, ja se idę, nara, ja nie jestem w tą grę, dobra, spoko, dobra, dobra. Będziesz miała szansę w drugiej rundzie. Dobra, a więc uwaga. Podskocz. Co jest? Big play odpada i oczywiście i na liczita tutaj został puszczony shift, ale nie zostało podskoczone, więc po prostu... O, nawet to odpadacie. Nie pożegnała big play. No dobra, ej dobra, bardzo szybko nam to zeszło. Bardzo szybko, że tak powiem, wystrzeliliśmy się z graczy. Zostało 5 osób na placu boju. Uwaga. Kolejne zadanie. Simon mówi. Idź do kit sklepu. O, idą, idą, ale... Ej, szczerze, nie było polecenia Simonu tak, wypuść tak, shifta. Tak. Ej, to jest, czy to jest najszybszy win, który widziałem w tej grze. Oj, dobra, to jest niesamowite. Dobra, ej, ogólnie odpadacie wszyscy, nie? Maja wygrała, bo jako jedyna nie puściła shifta. Ej, dobra, ale szczerze mówiąc, ja sam nawet tego nie przekminiłem, ale w sumie faktycznie nie było polecenia. Tak, Maja, jak tak. Się czuje z tym, że wygrałaś? Właśnie rozgromiłaś wszystkich po kolei. Grałam pierwszy raz w życiu i jestem z tego bardzo szczęśliwa. Dobra, ale pamiętajcie, że to było bardzo szybko to poszło, więc musimy zagrać tą drugą rundę. Ja rozkminię różne rzeczy w takich grach. A ty to tak rozkminiasz. Ja szczerze mówiąc tak tego nie przykminiłem. Tak się zastanawiam, dlaczego ty idziesz taka zgięta. No ale dobra, no w takim razie no niestety muszę to uznać, bo nie było polecenia, żeby puścić shifta, więc no niestety wszyscy popełnili błąd. Maja wygrywa pierwszą rundę. Może wyjdzie na to, że nawet zagramy 3 rundy. Okej, okay, druga runda. Może Jagieł, teraz ty coś wymyśl na nich. Dobrze. Simon mówi. Idźcie do zoo. Dobra, dobra, idą do zoo, idą do zoo, no dobra. To dosyć proste pytanie, nikt tutaj nie musiał za bardzo rozkminiać, bo ani shifta trzymać się trzeba było. Pierwsza Imlizak, druga X-Micha, miseczka, Neliczy... ale kto się zatrzymał? Ale to, dobra, ale szczerze powiedzieć to w takim momencie, że oni dobiegli do zoo, więc tu by się wszyscy zatrzymali. To było troszkę trzeba było to powiedzieć tu jakby, wiesz, tutaj zanim dobiegli do zoo. Ale nie chciałem ci wejść w słowo. A, dobra, to przepraszam, że tak za dużo gadam, po prostu ja mam już tak w nawyku. Dobra, dawaj, im coś, albo ja powiem, Simon mówi... O, co Simon mówi? Simon mówi... Obróć się.
Dobra. Ej, dobre, te piękne piruety, piękne piruety. Są piruety, chodźcie, są piruety. Chodźcie do mnie, chodźcie tutaj do mnie na dobra. Chwilę. Aj, 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 patrz, patrz, kurczę, już kminią, już kombinują, już nie chcą tutaj tak się ruszyć łatwo. No dobra, w takim razie, Simon mówi, pójdź na, do jakiejś klatki zimowej. Dobra, okej, okay. Ej, dobra, się rozbiegli, jedni idą w tą stronę, drudzy w tamtą. Nie wiem, gdzie chcą tam tutaj pójść. Klatki zimowej. Dobra, do klatka zimowa jest tutaj, tamto to jest w ogóle zła decyzja. Powiedz, w ogóle, ale... w zoo jest, nie? Ale czy ja, może oni tu gdzieś idą do jakiejś innej, ja nie wiem, nawet nie wiem, czy my tu coś innego mamy, chyba, że oni... Nie wiem, totalnie gdzie idą, dobra, w każdym razie chodziło mi o zoo oczywiście. Dobra, klatka zimowa to jest tutaj, czy ktoś tutaj do niej dotrze? Dobra, są, a próbują wejść do środka, da się wejść do środka, jak co? Dobra, tu, weszli do środka, dobra, raz, dwa, trzy. No i niestety, no dobra, tutaj i blizak jest iglo, na końcu. Co? Chodźcie do iglo, śmiało. Tak, wejdźcie do iglo. O, i na samym końcu X-Micha dobiega. No, tutaj to tak powiem szczerze, ostatni raz przymkniemy oko na to, ponieważ to po prostu dłuższa trasa została wybrana. Nie wiem, jaki był zamysł, ale no dobra, X-Micha, jak nie wejdziesz do środka, to niestety odpadasz. Musisz wykminić, jak wejść do środka klatki. Wszyscy weszli... Czy ty dałeś im polecenie wejść na iglo? Czy do iglo? Nie, do iglo. A, do iglo, dobra, bo już myślałem, że... Dobra, X-Micha, dotarłaś, więc zaakceptujemy to. Dobra, kolejne zadanie. Simon mówi... Wejdź do wody. Dobra, okej, okay, jest git, dobra. Simon mówi, wyjdź z wody. Simon mówi, wejdź do iglo. Okej. Wyjdź z iglo. A, dobra, się trzymają, jaki trzymają. Jaki jest tryb włączony? No tutaj nie survival? Ma, tu jest chyba... A, tutaj to survival mają, no, znaczy dobra, adventure. Simon mówi, podejdźcie do mnie. Okej, okay, dobra. No, no i co jest? A, gdzie jest ruch? Było polecenie, Simon mówi. No, tutaj wszyscy musieli Simon nagle odpaść. Mówi, brak używania spacji. Nie możecie używać spacji. O, tu niektórzy stoją dobra, tak, że... I'm Lizak, do widzenia. Ale ona nie używa spacji. Jak to nie? No nie, bo pływa. Musiała użyć spacji, żeby nie, pływać. Nie, kontrola musi użyć, żeby tak pływać. Nie musi używać spacji, żeby tak pływać sobie w ten sposób. No, ale... No, to było mądre. Ciężkie to jest do sprawdzenia, wiesz, bo wystarczy, że ktoś na milisekundę kliknie spacji mówi, i już wypłyńcie, wypłyńcie. No, wypłyńcie. Znaczy Simon mówi oczywiście, wypłyńcie. Dobra, kolejne. Simon mówi, kto ostatni dotrze do kit sklepu, przegrywa. Dobra, okej. I uwaga, mamy wyścig. Kto pierwszy dotrze do kit sklepu, a kto ostatni? Ostatnia osoba, tak jak powiedziałem, odpada, bo trzeba przyspieszyć tą walkę. Więc zobaczymy, uwaga. Tu pierwsza X-Micha była na końcu, a jest na początku. Tutaj nieźle się męczą niektórzy. No zobaczymy, o nie, miseczka na końcu. Chyba odpadnie po raz kolejny. Aczkolwiek, no jak dobrze pobiegnie, to da radę zdążyć jeszcze. No powiem szczerze, że jak ktoś ogląda moje filmy, to jest w stanie pobiec naprawdę w taki niekonwencjonalny sposób. Taki, w który ja za każdym razem biegnę, ale widzę, że wszyscy wolą iść sobie na spokojnie przed siebie. Dobra, jest, Big Play! Jest, to wychodzi z zoo tak jak ja zawsze wychodzę i w ten sposób wychodzi na prowadzenie i ma szansę być w kit sklepie szybciej niż zwykle, ale biegnie krzywo jakoś, o nie, i tak nie zdąży. Miseczko, nie, najgorzej, Big Play, niestety odpadasz. No nie, ale to było mądre, to mi zaimponowało naprawdę, że pobiegłeś tamtędy. No, naprawdę dobry content, Big Play, możesz się odezwać. Halo. No, co halo. Poszło nie tak? No nie wiem właśnie. No trudno, ale może będzie trzecia runda i w trzeciej rundzie może ci się uda. Dobra, póki co odpadasz, więc po prostu gdzieś tam stań na spawnie, żeby nie przeszkadzać reszcie, a tutaj możemy lecieć dalej. A więc tak, Simon mówi. Co by tutaj wam dać? Szczerze to już nie wiem, nie mam pomysłów tak za bardzo, co by Simon mógł powiedzieć. Dobra, Simon mówi shift. Dobra, jest chodźcie shift dany. Nie idą, dobra. Simon mówi, podejdźcie do mnie. Dobra, idą na shifcie, tak jak należy, dobra. Simon mówi, pójdź shift. Dobra, Simon mówi shift. Dobra, chodźcie za mną. Simon mówi skocz. Co?
Ja chodźcie za mną i X-Micha normalnie. No niestety X-Micha odpadasz, bo najdalej zaszłaś z wszystkich podczas komendy chodźcie za mną, gdzie nie było Simon Movie. No niestety, musisz odpaść, więc pójdź tam gdzieś na spawna, jak chcesz coś powiedzieć, to jest idealny moment. O. No dobra. O, to sam. Okej, dobra. Simon Movie, idźcie do domu Tosi. O, dobra. Dobra, Simon Movie, push shift. Dobra. Nie, to tak nie, to musisz ich bardziej zaskoczyć, na przykład... zatrzymaj się! Dobra, nikt się nie zatrzymał, dobra, mocne. Dobra. Okej. Simon Movie... Stań na łóżku. Dobra, szukają łóżka, dobra, stanęli, jest git, dobra. Dobra. Simon Movie, wejdź na głowę Tosi. Na wieżę? Dobra, Simon mówi wejdź na głowę Tosi, no i lecimy. Dobra, flamingowo na samym końcu. Po całym zadaniu... O, właśnie, czy ja jestem w stanie wam dać wiadra wody, żebyście mogli zrobić water skilla z góry? Ej, dobra, to by było mocne. Ale chyba nie mogę, chyba wy tutaj nie możecie stawiać nic. No dobra, trudno. Dobra, idą wszyscy na górę po kolei, jeden za drugim. No niestety osoba, która jako ostatnia tam dotrze, no będzie musiała odpaść już, bo musimy przyspieszyć cały proces, tutaj, prawda, wychodzenia do góry. Ej, bo oni w ogóle nie wyjdą na samą górę, wiesz? Simon, mówi, zatrzymaj się. No. Zatrzymali się? Coś tam był jakiś ruch. Przykro mi, ale Nelichita, odpadasz. No, niestety ja nie widziałem, ale skoro Jagio mówi, że był ruch, to koniec. Dobra, ja widziałem. Simon mówi, przerywamy iście na najwyższy punkt, ponieważ niestety tam się nie da dotrzeć. Tam trzeba rozkopać bloki, a oni tu nie rozkopią bloków. Dobra, Simon mówi, idziemy do farmy. Dobra. Idą. Dobra, git. Ja już czekam w farmie. I tutaj, prawda, będzie kolejne zadanie. Dobra. Simon mówi shift. O, tam jest, flamingowo, no niestety, shift był późno kliknięty. Dobra, mamy dwie osoby, które są tutaj na podium. Dobra, uwaga. Simon mówi podskocz. Dobra. Simon mówi push shift. Simon mówi podskocz. Simon mówi obróć się wokół własnej osi. Simon mówi podskocz. Simon mówi kucni. Simon mówi wstań. Simon mówi kucni. Wstań. Let's go! Tak to trzeba było zrobić. I Blizak, niestety. Odpada. Kurde, no to odpada. Może się uda następnym razem. No i Maja! Mówi. Maja wygrywa drugą rundę! Ej, czy my w tym momencie powiem ci szczerze, że mieliśmy zaplanowaną trzecią rundę, ale ty wygrałaś dwie z trzech. To już tak jakbyś wygrała cały odcinek, bo nawet nieważne kto wygra tą trzecią rundę, to już i tak byś wygrała dwie. No więc no niestety, widzowie, wychodzi na to, że trzeciej rundy nawet nie zagramy. Maja, wygrywasz, dostajesz mystery boxa na wybranym trybie przez ciebie. Trzy mystery boxy? No dobra, to damy trzy mystery boxy. A wam, widzowie, oczywiście bardzo dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Elo!